przychodzimy głównie po książki, przychodzimy pograć sobie na komputerach, poszukać informacji, a tutaj po prostu rozwijamy kreatywność w różnym zakresie. W najbliższych dniach bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. 18 października o godzinie 16 spotkanie z panem marszałkiem Franciszkiem Jerzym Stefaniukiem, który wydał ostatnio swoją autobiograficzną książkę, więc myślę, że warto posłuchać. To jest bardzo znana postać i regionalista, i społecznik, i parlamentarzysta, również poeta, i satyryk, więc myślę, że też taki opowiadacz, bajarz, więc myślę, że to będzie bardzo inspirujące spotkanie i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Poza tym rozpoczynamy też taki cykl spotkań z seniorami w ramach tego dużego wydarzenia międzyrzeckiego Senior w potrzebie. Również biblioteka się w to włącza i będziemy robić takie warsztaty kreatywne, między innymi właśnie dla dorosłych, gdzie będziemy też robić na przykład w najbliższym czasie stroiki na groby, później będziemy robić kotyliony, następnie ozdoby bożonarodzeniowe, różne wianki, także będzie się działo. Poza tym też chcemy rozpocząć taki cykl spotkań Główka Pracuje właśnie dla seniorów, różne rozrywki umysłowe, będziemy ćwiczyć krzyżówek, kalambury, układanie sudoku i tak dalej, także właśnie też myślimy, że to się może przydać i różne inne, które jeszcze nam się w głowach kroją pomysły, to właśnie będą dla seniorów. Dla młodzieży jak najbardziej właśnie te zajęcia kreatywne, które cieszą się dużym powodzeniem raz w tygodniu, gdzie dziewczyny i chłopcy uczą się różnych takich zajęć wykonywania manualnych, ćwiczą się manualnie i robią sobie różne fajne przedmioty. Mamy też dyskusyjny klub książki dla dorosłych. Za chwilę rusza dyskusyjny klub książki dla młodzieży. Mamy też klub poetycki dla dorosłych i to są nasze na razie, na ten rok propozycje. Myślimy, że uda nam się jeszcze zrobić spotkanie autorskie z panią Agnieszką Panasiuk, znaną już Bialczanką, która wydała już chyba z 10 książek, myślę, więc cieszą się u nas bardzo dużym powodzeniem, więc myślę, że to będzie też bardzo fajne spotkanie. Jeśli ktokolwiek się pojawia, my mamy czas, cierpliwość i dużą przyjemność rozmowy i szukania zajęcia dla tych osób. Jesteśmy też bardzo otwarte na propozycje właśnie mieszkańców, użytkowników, którzy przychodzą do nas i coś nam proponują. My jesteśmy bardzo otwarte i chętnie w to wchodzimy, próbujemy zrealizować zapotrzebowania. Dzisiaj dodatkową atrakcją tu w Bibliotece dla dorosłych jest właśnie kiermasz przeczytanej książki. I nie tylko sam kiermasz, bo mamy sporo takich książek, które przynoszą nam czytelnicy, a my je posiadamy we własnych zbiorach, więc sprzedajemy je po symbolicznej cenie, a za uzyskane pieniądze kupujemy nowe książki, których nam brakuje, ale również będzie można przyjść ze swoimi książkami, które chcemy wymienić na przykład, bo często mamy już bardzo dużo w domu książek, a nie mieszczą nam się, a chętnie byśmy coś nowego kupiły albo przeczytały, więc możemy przynieść swoje i wymienić się z inną osobą, która też przyjdzie właśnie w takim celu.